Dziś mamy 13 stycznia. Wiktoria Łukowicz, zapraszam na serwis informacyjny studenckiej telewizji SETA Uniwersytetu Opolskiego. A w dzisiejszym serwisie powiemy m.in. o możliwości uzyskania stypendium prezydenta miasta Opola, podsumujemy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wyjaśnimy, co to znaczy być wegetarianinem oraz dowiemy się, jakie postanowienia noworoczne zrobili nasi studenci. Charytatywną działalność w kołach czy organizacjach studenckich, a także fundacjach i stowarzyszeniach docenia prezydent miasta Opola, przyznając stypendia. Jeśli jeszcze nie złożyliście wniosku, macie czas do 22 stycznia. Wnioski należy składać do Wydziału Gospodarki i Innowacji w Ratuszu. O stypendium ubiegać mogą się studenci, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów. Mogą się starać wszyscy studenci, którzy mają dobre wyniki i z uczelni prywatnych, i z uczelni publicznych. Jeśli studenci mają dobre wyniki w nauce oraz są zaangażowani w życie szkoły, składając aplikacje, zapewne zostaną docenieni. Mają pewną gratyfikację za to, że się starają i mogą też wykorzystać te pieniądze choćby do pomocy naukowych. I właśnie jakie to są pieniądze? To jest kilkaset złotych, w zależności oczywiście od tego, jakie się osiąga wyniki w nauczaniu. Kwota wypłacana jest przez cały rok akademicki, a więc czasami warto zerknąć do książek. Około 40 stypendiów przyznaliśmy w zeszłym roku, w tym roku staramy się powtórzyć tą liczbę. Myślę, że to całkiem dobra liczba, jak na to, że studenci oprócz stypendium prezydenta otrzymują jeszcze inne stypendia, a my staramy się, żeby ta kwota nie była zbyt mała. Regulamin programu, wzór wniosku oraz kryteria oceny dostępne są na stronie www.opole.pl/stypendia. W niedzielę na ulicę Opola wyszło ponad 300 wolontariuszy, by po raz 24 zagrać dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opolanie mogli licytować, wziąć udział w biegu policz się z cukrzycą lub obejrzeć koncerty, wspomagając tym samym szczytny cel. Jakakolwiek pomoc jest oczywiście, jakby powiedzmy, akceptowana, no nie ma czegoś takiego, że ktoś nie zostanie przyjęty. Czerwone serduszka, identyfikator i puszka to nieodłączne atrybuty każdego wolontariusza. A oni sami zarażają optymizmem, są energiczni i uśmiechnięci. Jedno spotkanie dla wolontariuszy parę dni właśnie przed tym i było wytłumaczone wszystko, kiedy, co, gdzie i jak. Nad bezpieczeństwem wydarzenia czuwały służby, które również zapewniły atrakcje. Będzie pokaz pierwszej pomocy, który robimy razem ze strażą pożarną. Opolan do wrzucania pieniędzy do puszek nie trzeba było namawiać. Serduszka. Serduszka są. Są. Tak, pomagamy. Chyba to było? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że te pieniądze się bardziej przydadzą komuś niż nam. W tym roku Opole zebrało 120 tysięcy złotych, a cała Polska prawie 13 milionów. Zebrana kwota zostanie przekazana na pediatrię i godną opiekę dla seniorów. Nie jesz mięsa? Czy ty cokolwiek jesz? Takie pytania przynajmniej raz w życiu słyszał każdy, kto przeszedł na dietę bezmięsną. 11 stycznia obchodziliśmy Dzień Wegetarian. Przejście na wegetarianizm to poważna decyzja, a powód jest prosty. Obyczajowy. Bardziej to, co widzę w telewizji, jak robią zwierzętom krzywdę. Jak widzę, że obdzierają je ze skóry i takie rzeczy. Dla niektórych posiłek nie musi oznaczać zjedzenia czegoś, co jeszcze niedawno cieszyło się życiem. Przeważnie jem zupę, ale zupa nie jest typowo z mięsa, jak wszyscy jedzą, tylko ja mam z warzyw. Aby uzupełnić białko, wegetarianie zastępują je soją. Dieta bezmięsna przybiera różne formy, od skrajnego frutorianizmu po typowy laktowegetarianizm. Są fora, wymieniają się co jedzą, czemu stali się teraz wegetarianami, Znaczy interesuje się, żeby zostać z nimi. Szacuje się, że w Polsce różnego rodzaju wegetarian jest około 2,5 miliona. Jednak zdecydowanie więcej jest miłośników mięsa. Mięso jest bardzo ważnym składnikiem pożywienia. Trzeba jeść mięso, żeby mieć siłę i dostarczać organizmowi ważne składniki. Trzeba mieć siłę jak wiking, a nie być wegetarianinem, bo nie samą surówką żyje człowiek. No. Warto jednak akceptować tych, którzy troszczą się o to, co mamy na talerzach. Nic nie mam do wegetarian, taki mają sposób życia i jak im to odpowiada, to w porządku. Coraz więcej osób szanuje tę decyzję. Na przykład jak byłam na studniówce rok temu, mojej studniówce, to było dla mnie przygotowane osobne, ale to jedzenie nie było jakieś takie za super. Wciąż jednak niewiele miejsc oferuje dania typowe dla wegetarian. Mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Nowy rok, nowa ja. To hasło od lat towarzyszy pierwszym tygodniom roku. Wielu z nas zastanawia się, co zrobić, aby nadchodzący był bardziej efektywny. Jakie postanowienia noworoczne mają studenci Uniwersytetu Opolskiego, zapytała nasza reporterka Sybilla Wolbiś. Będę słuchał mamy. Będę dla niej lepszy. Przestanę palić papierosy i będę się więcej uczył. Żadne.
Nie, żartuję. Ja oczywiście, jak wszyscy, mam postanowienie noworoczne i jest nim to, aby być lepszym człowiekiem, starać się być lepszym człowiekiem, pogłębiać swoje hobby, pasje i poświęcać się temu, co lubię. Nie mam żadnych postanowień. Nie robię takich rzeczy, bo najczęściej o nich zapominam. Zdrowsze odżywianie się. Kropka. Na pewno więcej się uczyć i przygotowywać na jak najlepiej do sesji egzaminacyjnej. Ja na przykład chcę w tym roku zacząć biegać. Jakoś lepiej się uczyć niż Marta, bo ona na samych trójach. Dobra, będę się uczyć. Pić jeszcze więcej alkoholu. Przypakować trochę i zdać sesję. Nie mam nic do dodania. Ten rok może być tylko piękniejszy niż tamten. Nie zmieniać się i zostać cały czas taka, jak byłam. Od nowego roku mam zamiar z koleżankami chodzić na siłownię, prowadzić aktywny tryb życia i mam nadzieję, że nam się uda. Zdać niemiecki, zdać sesję. Wreszcie poświęcić się swoim pasjom. Zaliczyć wszystkie przedmioty najlepiej. Nie robiłem żadnych postanowień noworocznych, bo uważam, że i tak bym ich nie dotrzymał, nie? Po wielu latach przerwy Uniwersytet Opolski powraca do tradycji wspólnej zabawy karnawałowej i zaprasza na wyjątkowy bal, który odbędzie się 5 lutego. Więcej informacji znajdziecie na stronie baluniwersytetuopolskiego.pl. To już wszystko na dziś. Zapraszam teraz na sport i pogodę z gradem. Do zobaczenia! Marek Świerczyński, witam w serwisie sportowym. 3 zwycięstwa i porażka to bilans Orlika Opole w 2016 roku. Opolanie pokonali w ostatnich dniach SMS Sosnowiec 15-1, Zagłębie Sosnowiec 6-4 oraz Neste Toruń 6-5. Sprawcą pierwszej w tym roku porażki Orlika była natomiast Polonia Bytom, która wygrała na Toropolu 2-1. Opolanie wciąż utrzymują pierwszą pozycję w tabeli grupy słabszej i 3-punktową przewagę nad drugą Polonią. Do końca fazy zasadniczej pozostało 6 kolejek. Najbliższy mecz Orlika w piątek w Janowie. Piłkarze Odry rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej trzeciej ligi. Rozpoczęli je jednak bez trenera, bo dotychczasowy szkoleniowiec Zbigniew Smułka objął stery pierwszoligowego Zawiszy Bydgoszcz. Nazwisko nowego opiekuna Odry powinniśmy poznać jeszcze w tym tygodniu. Szczypiorniści Gwardii poznali rywala w 1/8 finału Pucharu Polski. 8 drużyna PGNiG Superligi zmierzy się na tym etapie rozgrywek z wiceliderem pierwszej ligi Olimpią Piekary Śląskie. Do rywalizacji dojdzie 9 marca w hali pierwszoligowca z Piekar Śląskich. Zbliża się trudny czas dla studentów, dlatego AZS Uniwersytetu Opolskiego organizuje rozgrzewkę przed sesją. Żeby sesja nie okazała się taka straszna, przygotowaliśmy dla wszystkich studentów Uniwersytetu Opolskiego rozgrzewkę przed sesją. 5 dni, 5 dyscyplin. Zapraszamy wszystkie osoby, które są chętne i mają u siebie na roku ludzi, którzy chcieliby się z nimi wspólnie zintegrować i trochę rozluźnić przed sesją. Wiadomo, sesja rusza za 2 tygodnie, dlatego tydzień przed przygotowaliśmy specjalnie właśnie taką rozgrzewkę sportową. Jak już wcześniej wspominałam, 5 dni, 5 dyscyplin. U nas na stronie azsuniopole.pl jest wykaz, dokładny harmonogram i zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszeń do 16 stycznia. A w tym serwisie to już wszystko. Do zobaczenia.